Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Liczby x minus 2, 3, x plus 6 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Mamy obliczyć x. Pamiętajmy, jeśli mamy ciąg arytmetyczny, to zachodzi taka zasada. Jeśli są trzy kolejne elementy, pierwszy element, drugi element i trzeci element, to w ciągu arytmetycznym, jeśli dodamy pierwszy element, czyli x minus 2, dodać trzeci element, czyli x plus 6 i podzielimy to na 2, to wyjdzie środkowy element, czyli 3. No i musimy takie równanie rozwiązać. No to dodajemy. X plus x to jest 2x, minus 2 plus 6 to jest 4. Podzielić na 2 daje nam 3. Mnożymy stronami razy 2, czyli mamy 2x plus 4 daje nam 6. 4 przerzucam na prawą stronę, czyli mam, że 2x to jest 6, odjąć 4, czyli 2x to jest 2. 1x musi być zatem jedynką i to jest rozwiązanie. I już mamy odpowiedź. Jeszcze raz pokażę, dlaczego tak się dzieje w ciągu arytmetycznym. Pokażę to na przykładzie. Weźmy sobie taki ciąg. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Widać, że to jest ciąg arytmetyczny, w którym dodajemy cały czas 2. Tutaj dodaję 2, tutaj dodaję 2, tutaj dodaję 2, tutaj dodaję 2. Różnica tego ciągu to jest oczywiście 2. I zobaczmy, jak ja sobie wezmę dowolne 3 elementy, na przykład te 3 elementy, to zobaczmy, jaka zależność zachodzi. 1 plus 5, czyli pierwszy plus trzeci wyraz, 1 plus 5 podzielić na 2 daje nam wyraz środkowy, czyli 3. 1 plus 5 to jest 6, 6 podzielić na 2 daje nam faktycznie 3, czyli pierwszy plus trzeci na 2 daje nam wyraz środkowy. Może przypadek, no to sprawdźmy dla tej trójki. 7 plus 11 na 2 to jest właśnie 9, no bo 7 plus 11, 18 na 2 daje nam 9, to jest odpowiedź. Znaczy odpowiedź, no zgadza się, prawda? Odpowiedzią jest oczywiście x równy 1.